się zastanawiacie, co my tu robimy, nie bądźcie tak zdziwieni. Dziś to my przejmujemy kontrolę. Pokażemy wam naszą szkołę i wiele innych rzeczy. Oglądajcie! A więc zacznijmy od naszych sal. Są one przestrzenne i dobrze zaopatrzone w potrzebne nam rzeczy. U nas nauka to nie tylko książki, ławki i ćwiczenia. Pamiętajcie, nauka zawsze może być zabawą. Mamy bardzo ciekawe liczydła, sarabany. Posiadamy też magiczny dywan. Sami zobaczcie. Czasami lubimy porozrabiać, dlatego kochamy przerwy. Gdy skończymy lekcję, w oczekiwaniu na rodziców, bawimy się na świetlicy. Oto jest nasza biblioteka, która jest bardzo dobrze wyposażona. Mamy również wiele dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Na przykład zajęcia z robotyki. Chodźcie! Dla osób, które lubią śpiewać, funkcjonuje również chór szkolny. Chodzimy na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Myślicie, w jakim jest to języku? Tak, tak, jest to łacina. Salve, salve, et vis as, ego sum puella, ego sum puella. Jednymi z ciekawszych zajęć są zajęcia taneczne. A co tu więcej mówić? Sami zobaczcie. Dodatkowe lekcje angielskiego. A teraz zapraszamy was do biura dyrektora. Drodzy rodzice, kandydatów, uczniów do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej Jezuickiego Centrum Edukacji. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną, ponieważ tradycja, która już ma 500 lat, bazuje na pewnych podstawowych założeniach. Wśród tych założeń warto zwrócić uwagę, że pedagogia ignacjańska kieruje się integralnym, to znaczy całościowym rozwojem osoby. I obszary, które są w tym rozwoju ważne, to jeden obszar to jest rozwój oczywiście intelektualny, zdobywanie wiedzy, rozwój psychofizyczny, ten obszar, gdzie się rozwija psychikę, kompetencje społeczne, umiejętności bycia w grupie. Również rozwija się cały ten obszar fizycznych zdolności. No i trzeci obszar to jest obszar duchowy, czyli ten integralny rozwój łączy te obszary intelektualny, psychofizyczny i duchowy. Te obszary, one są o tyle ważne, ponieważ pedagogika ignacjańska afirmuje świat. Świat, który jest stworzony przez Pana Boga i w tym świecie człowiek funkcjonuje jako stworzenie, ale też w tym świecie nawiązuje relacje. Relacje z przyrodą, ze światem i też relacje z samym sobą i z rówieśnikami, wśród których na każdy dzień funkcjonuje. Ta relacja też musi się budować między rodzicami a dzieckiem, między dzieckiem a nauczycielem, między dziećmi jako kolegami i koleżankami. Przez te prawie 500 lat widzimy, jak w świecie najważniejsze są relacje. To dzięki zdrowym relacjom człowiek funkcjonuje indywidualnie i społecznie. Dlatego te nasze tutaj propozycje edukacyjne mają na celu rozwijanie i wszechstronne pokazywanie różnych aspektów edukacji. Zapraszamy do Jezuickiego Centrum Edukacji.